Witam. W dzisiejszym filmie porównamy wojska Danii i Szwecji. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Szwedzki rząd oficjalnie opublikował główne założenia ustawy o nowych celach szwedzkiej polityki obronnej na lata 2021-2025. Plany na najbliższe lata obejmują skokowy wzrost zdolności obronnych tego państwa, a także znaczny wzrost liczebności i wydatków na siły zbrojne. Budżet obrony ma być zwiększony do poziomu 8,9 miliarda euro rocznie w 2025 roku. Dodatkowo zwiększona ma zostać także liczebność sił zbrojnych, która ma wynieść łącznie około 90 tysięcy żołnierzy, zamiast obecnych około 50 tysięcy. Koncern Lockheed Martin poinformował o zakończeniu budowy pierwszego egzemplarza samolotu F-35A Lightning II dla sił zbrojnych Danii. Rok temu, na początku stycznia 2020 roku, ogłoszono rozpoczęcie budowy samolotu F-35 o numerze seryjnym AP-01. Po przyjęciu do sił powietrznych Królestwa Danii, samolot będzie nosił oznaczenia taktyczne L-001. Choć maszyna ma zostać już w kwietniu oficjalnie przekazana do służby w siłach powietrznych Danii, to nie opuści USA i będzie wykorzystywana do szkolenia duńskich pilotów w bazie US Air Force Luke w Arizonie, co najmniej do 2023 roku. Łącznie Dania ma otrzymać 27 samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35A, z których pierwsze 4 mają zgodnie z umową zostać dostarczone w 2021 roku, a kolejne 6 w 2022. Nowe samoloty F-35 zastąpią kilkudziesięcioletnie F-16A i F-16B, których wycofywanie ze służby ma rozpocząć się w 2022 roku. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Zapraszam do oglądania.
Na mój drugi kanał Astra TV wrzuciłem nowy film. Jeśli jesteś zainteresowany tematem II wojny światowej, to zachęcam Cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko.